Na tym filmie chciałam Wam pokazać, jak można policzyć stopę zwrotu z inwestycji, kiedy ona ma formę takiego typowego projektu inwestycyjnego, z takim zaznaczeniem, że jest określona wysokość nakładu inwestycyjnego, wiemy, jakie są przychody, inaczej wpływy dodatnie przepływów pieniężnych, czyli to, ile powiedzmy nam wraca na konto i po jakim czasie. Tylko trzeba uważać, że to jest od określone nie ile to było lat pełnych okresów, a ile to było dni, ale co ważne, od poprzedniej daty. To może nam sugerować, że jeżeli pracujemy na dniach, to, że nie będziemy korzystać z kapitalizacji, bo w ogóle w treści zadania nie jest to w ogóle ujęte i będziemy musieli zastosować odsetki proste, żeby zdyskontować te przepływy pieniężne, jakie się pojawiają. Zaczynamy od tego, że aby obliczyć stopę zwrotu z inwestycji, my zawsze musimy uwzględnić wartość pieniądza w czasie, czyli określić, ile na dzień dzisiejszy, czyli na moment zero, są warte te wpływy z inwestycji, uwzględniając stopę dyskontową, czyli powiedzmy stopę zwrotu, jaką wymaga inwestor. Ona, jeżeli w treści zadania nie jest określona, musimy sobie przyjąć dowolny poziom, najlepiej taki, który jest sensowny, czyli do 80%, bo wyższe dochody, takie okresowe w skali roku, raczej inwestorzy nie wymagają, one są powiedzmy mało realne. Dlatego ja tutaj Wam rozpisuję, że te przepływy i w ogóle przepływy pieniężne, które się pojawiają, 1600 na minusie, 300, 400, 500, 600, one należy je odwrotnie, nie skapitalizować, tylko zdyskontować. Czyli każdą z tych płatności przeliczyć, ile ona jest warta na moment zero. Pamiętając o tym, że my dyskontujemy, licząc odległość czasu i od momentu zero do momentu otrzymania tych pieniędzy. I teraz jak widzimy, 300 zł otrzymujemy 20 dni od poprzedniej daty, czyli od tej daty zerowej. Dlatego w tym momencie 1600 na minusie my dyskontujemy, dzieląc przez 1 plus R, tutaj jako stopa dyskonta przyjęta, razy n, jako liczba, powiedzmy, część dni, część roku liczona w dniach w porównaniu do 365, czyli całego roku. I w tym momencie ten 1600 na minusie po roku byłoby warto oczywiście większą kwotę, ale wydane w momencie 0, na moment 0, będzie z powrotem warte 1600 na minusie. Ale już 300 zł, czy tam 300 jednostek pieniężnych, które otrzymujemy po 20 dniach, na moment 0 ma wartość 300 podzielone przez 1 plus wymagana stopa zwrotu razy 20 przez 365. Kolejna kwota 400 nie jest dyskontowana już tylko do momentu uzyskania kwoty 300 zł, ale do momentu zerowego. Czyli ona jest w tym momencie otrzymana niemało, że po 30 dniach od kwoty 300, to jeszcze 20 dni wcześniej od momentu 0. Czyli tutaj łącznie dyskontujemy na 50 dni, żeby się dowiedzieć, ile 400 zł jest warte w momencie zerowym. Dlatego jest to tak obliczone jak tutaj. 50 dni w porównaniu do 365 razy wymagana stopa dyskontowa roczna. Będzie to więc stopa dyskontowa przeliczona na powiedzmy te 50 dni z 365. Tak samo robimy z kolejną kwotą 500 i 600, pamiętając, że dyskontujemy nie do poprzedniej kwoty, poprzedniej tak wypłaconej kwoty, nie jeszcze wcześniejszej, a do momentu 0. Dlatego 20, 30 i 10 dni, czyli w tym momencie 50 plus kolejne 10, a tutaj jest 60, które tutaj było i te 5 dni, żeby było to do momentu zerowego. To, co tutaj otrzymamy, wychodzi nam jakby wartość tej inwestycji, można by było to podzielić, nawet zaryzykować i nazwać to po prostu zwyczajnie NPV, ale w takim uproszczeniu z zastosowaniem odsetek prostych, bo tyle jest warta ta inwestycja w złotówkach.
Ale jeżeli my chcemy się dowiedzieć, jaka jest stopa zwrotu z tej inwestycji, czyli ile procentowo my zarabiamy na tej inwestycji, no to widzimy, że na pewno ona jest rentowna, bo mimo wymaganej stopy zwrotu w ciągu roku 8%, to co nam wychodzi jest dodatnie. Wszystko jest niby dobrze, jest super, ale w tym momencie pytanie, ile to procentowo, czy to jest powiedzmy gdzieś na poziomie nisko oprocentowanej lokaty bankowej, czy nie mówiąc prościej, po prostu gra jest warta świeczki i zarabiamy na tym więcej niż na jakiejś zwykłej, przeciętnej lokacie, od której jeszcze trzeba policzyć podatek dochodowy. No więc jeżeli my bierzemy pod uwagę to, że tutaj sobie wymagaliśmy co roku, w skali roku 8%, to pytanie jest w tym momencie, jaki jest zwrot z inwestycji, czyli ta stopa zwrotu z inwestycji, czyli jakieś ujęcie procentowe, nie wartościowe, tak jakby tutaj to było w złotówkach. Żeby obliczyć stopę zwrotu z inwestycji, czyli tutaj pisane jako ROI, my musimy, możecie mieć oczywiście inaczej zapisany wzór, ale co do zasady, to wartość bieżącą naszej inwestycji, wyliczonej jej wartość na moment zero, musimy odnieść do, powiedzmy, zaangażowanego kapitału. I teraz, jeżeli wartość naszej inwestycji w porównaniu do kapitału, tak jak to wychodzi, z naszych podstawień to 12,03, to my musimy jako inwestorzy zdecydować, czy jest to dla nas wartość wystarczająca, na tyle atrakcyjna, żeby wchodzić w taki projekt inwestycyjny, czy też nie. Tylko pamiętajcie o tym, że szacując właśnie tą stopę zwrotu z inwestycji, bieżącą wartość czy tej inwestycji, czyli powiedzmy tak w uproszczeniu NPV, wartość netto takiej właśnie inwestycji, dzielimy ją nie przez nakłady inwestycyjne po prostu, bo tyle wynosiły, tylko zdyskontowane. Bo ten przykład, który ja omawiam, jest dość uproszczony, bo nasze przepływy pieniężne pojawiają się w momencie zerowym. Ale jeżeli powiedzmy, nie przepływy pieniężne, tylko typowo powiedzmy nakłady inwestycyjne, bo może być sytuacja, że nakłady inwestycyjne pojawiały się w późniejszym okresie, już w ramach realizacji naszego przedsięwzięcia, również musimy jakieś nakłady inwestycyjne powiedzmy uwzględnić, to każdy z również z tych przepływów należy dodać do tego nakładu inwestycyjnego powziętego w okresie zerowym i zdyskontować go. My musimy M, jako tutaj ten majątek, to ten wkład pieniężny, możecie mi mówić, mieć inne oznakowanie, w tym momencie trzeba poszerzyć o wszystkie nakłady inwestycyjne, ale co jest bardzo ważne, zdyskontowane. Czyli tutaj w mianowniku nie pojawiłaby się tylko taki element, tylko by było powiedzmy plus i drugie jakieś obliczenie, ale też gdzie wartość nakładu byłaby zdyskontowana, czyli podzielona przez 1 plus R razy część roku, jeżeli to by była jakaś część roku oczywiście, u nas tego nie ma, a więc już pisząc właściwą interpretację, możemy w tym momencie powiedzieć, że jeżeli, oczywiście no to jest bardzo ważne, jeżeli ja przyjęłam stopę zwrotu 8% w skali roku, to my z tej inwestycji zarabiamy nadwyżkę około 12,03% i czy to jest dla nas dużo, czy to jest mało, to już jest jakby ta kwestia i interpretacji, i oceny, bo jak wiemy, są inwestycje, które są bardzo rentowne, ale też i inwestycje mniej rentowne, ale również interesujące inwestora. A więc to, czy powiedzmy inwestor wniesie swoje środki pieniężne w taką inwestycję, w taki projekt inwestycyjny, to już jest sprawa indywidualna. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl.
Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.